dojeżdża pan do pracy codziennie na rowerze? Tak jest, codziennie kilkanaście kilometrów w jedną stronę. Co pana najbardziej motywuje do tego? Że to jest najpewniejszy środek transportu w każdych okolicznościach. Nie dlatego, że przyjemniej, nie dlatego, że najszybciej, chociaż to też, ale dlatego, że to zawsze jest bardzo podobny czas dojazdu. A swoją drogą zrobiłem kiedyś eksperyment. Podjechałem rowerem do autobusu, z rowerem wsiadłem do autobusu, który akurat podjechał. Wysiadłem z autobusu tutaj przy wyścigach, gdzie normalnie jeżdżę rowerem. Przyjechałem tutaj, 10 minut dłużej niż jak rowerem całą drogę. No ogólnie fajne wydarzenie i chciałem kolegów pokonać. Fajna frajda właśnie pojeździć rowerem, jeżeli jeszcze to zaoszczędzi czasu i nie trzeba będzie w autobusie czy tam w tramwaju się gnieść, to na pewno jest to jakieś rozwiązanie, alternatywa. Co sądzi pani o takich wydarzeniach jak to dzisiejsze tutaj? Bardzo mile je oceniam. To była bardzo miła niespodzianka. Tym bardziej, że rowerek jest przejrzany, naprawiony i panowie słusznie zdiagnozowali mój największy problem, czyli tylna przerzutka. To znaczy, że rzeczywiście rower był sprawdzony.